Za najbardziej eleganckie zegarki wypadałoby uznać te na łańcuszku, zegarki z dewizką, które klasycznie nosi się do fraka, no ale na miłość boską, kto dzisiaj chodzi jeszcze we fraku? Może poza dyrygentem filharmonii albo gośćmi balu noworocznego w Wiedniu. Zajmiemy się więc w tym odcinku tymi zegarkami, które nosi się na nadgarstku, tymi najbardziej klasycznymi dzisiaj i o nich Państwu chciałbym opowiedzieć. Zapraszam na kolejny odcinek. Zegarki, podobnie jak nasze stroje, proszę Państwa, mają różny charakter. Są te zegarki bardziej uroczyste, oficjalne, powiedzielibyśmy, i zegarki sportowe. I w zasadzie dzisiaj chciałbym się skupić na tych dwóch grupach. Tych zegarków, które są właściwym rozwiązaniem albo dobrym rozwiązaniem do strojów o charakterze uroczystym albo codziennym, ale powiedzmy pierwszego stopnia, czyli ten wysoki rejestr, albo cała gama zegarków sportowych charakterystycznych czy właściwych dla tych strojów drugiego, trzeciego stopnia czy każdego innego stroju, który się gdzieś tam z tej klasyfikacji, o których w tych odcinkach opowiadamy, wyłamuje. I teraz proszę Państwa tak, weźmy tę grupę strojów uroczystych. Pamiętają Państwo, mówiliśmy w tych odcinkach o strojach wizytowych, o strojach na uroczystości, które odbywają się wieczorem, czyli smokingu na przykład, strojach, które odbywają się w ciągu dnia. I weźmy jeszcze z tej grupy strojów codziennych jeden przykład, czyli stroje pierwszego stopnia. Mężczyźni. Jaki zegarek mogą wybrać mężczyźni, tak żeby mieli poczucie, że to wszystko jest, że pasuje do siebie, że tworzy pewną harmonię, że jest eleganckie. Proszę Państwa, najbardziej podstawowy zegarek. Srebrna koperta, w tym przypadku akurat koperta ma kształt prostokątny. Oczywiście ta najbardziej klasyczna jest okrągła, ale co dalej? Bardzo prosty cyferblat, czyli na tarczy nie dzieje się zbyt dużo, proste indeksy. No i jedyna komplikacja, którą akurat posiada ten zegarek, to jest datownik. Stoper, no już przesuwałby ten zegarek w kierunku tych o charakterze sportowym. Czarny pasek, srebrna koperta, absolutna podstawa. Niektórzy powiadają, że do smokingu bardziej pasuje kolor srebrny, do fraka złoty. Ja sam do smokingu noszę kolor złoty, więc absolutnie tej zasady się sam nie trzymam i zatem Państwu tak rekomenduję, żeby dokonywać tego wyboru według własnego uznania. Tu mamy taki przykład zegarka ze złotą kopertą, bardzo prostego w swojej formie i na czarnym pasku. Czyli znowu zastanawiamy się, stroje uroczyste, stroje na co dzień, pierwszy stopień, prostota. To jest odpowiedź, proszę Państwa, która powinna charakteryzować te zegarki. Teraz mamy, proszę Państwa, całą gamę zegarków sportowych, czyli tych, które pasowałyby w tej naszej klasyfikacji do strojów drugiego, trzeciego stopnia. No i do tych wszystkich, które gdzieś się wyłamują tej klasyfikacji. Jeśli ktoś w dżinsach i w koszulce polo, prawda, wychodzi na jakieś spotkanie, to równie dobrze do tego dopasuje zegarek na przykład typu nurek, czyli diver. Ten zegarek, który spopularyzował James Bond w przeróżnych epizodach, prawda? Najsłynniejszym producentem, przynajmniej znanym nam z serii filmów o Jamesie Bondzie, była oczywiście Omega, ale Omega to nie jedyna marka zegarków, która divery, czyli nurki, produkuje. To jest, proszę Państwa, przykład takiego zegarka. Czym on się charakteryzuje? Solidna bransoleta. I znowu, proszę Państwa, jak popatrzymy na tę bransoletę, ona no, nie będzie nam pasować do eleganckiego garnituru pierwszego stopnia, gdybyśmy znowu się posłużyli tą naszą klasyfikacją. Tu jest, proszę Państwa, taki obrotowy pierścień, który nazywa się lunetą. Ten pierścień ma skalę czasową i jeśli się odpowiednio to okręci i zaznaczy moment, w którym schodzimy pod wodę, to w łatwy sposób będziemy mogli odmierzać, ile czasu minęło od właśnie zejścia pod wodę i kontrolować, ile nam jeszcze tlenu zostało w butli. Innymi słowy, tę lunetę ustawia się na przykład na 15 minut, bo na tyle nam starcza tlenu w butli i wskazówka to odmierza w odpowiednim momencie. Patrząc, wiemy, że to czas, żeby już spod wody wychodzić. Jeśli chodzi o indeksy,
czy o liczby w takich zegarkach. One najczęściej są pokryte substancją fosforyzującą po to, żeby pod wodą w ciemności mieć no, to poczucie bezpieczeństwa, prawda, że zauważymy, odczytamy ten czas. Długo by o tym opowiadać, ale nie chcę temu zbyt wiele czasu poświęcać. To jest zegarek sportowy, proszę Państwa. Nurek, podobnie Pilot, mnóstwo takich przykładów takich zegarków znajdą Państwo w internecie, na stronach przeróżnych producentów. Jeszcze jeden taki zegarek o charakterze sportowym bym Państwu pokazał, czyli zegarek ze stoperem. No właśnie, co tu dużo mówić. Stoper kojarzy nam się z różnymi sportowymi dyscyplinami. Bardziej pasuje właśnie do tych garniturów czy strojów drugiego, trzeciego stopnia. Ale proszę zobaczyć też różnicę, proszę Państwa. Złota koperta, tak czy inaczej bardzo klasyczny cyferblat, brązowy pasek, tutaj nurek, prawda? Ten zegarek jest jakiś gwałtowniejszy w swojej formie, taki bardziej brutalny, o może tak bym powiedział. Tym, no ktoś by mógł powiedzieć, przecież będzie pasował idealnie właśnie do stroju pierwszego stopnia. Znowu, proszę Państwa, trzeba tutaj szukać, dopasowywać, odnajdywać elegancję właśnie w harmonii, w dobrym zestrojeniu tych różnych elementów. I teraz, proszę Państwa, skoro jeszcze trzymam zegarek nurek w swoim ręku, to opowiem Państwu o czymś jeszcze, o porównaniu tych pasków właśnie. Proszę zobaczyć znowu, jak duże są te elementy, które tworzą bransoletę i porównać na przykład do zegarka kobiecego. No, to nie jest nurek, to jest dalekie od zegarka tego typu, a bransoleta jest wykonana w całości z metalu, prawda? Ale te oczka są malutkie, delikatne, co też się przekłada na ogólny charakter tego zegarka w tej formie, pasującego do strojów pierwszego stopnia na przykład, bez dwóch zdań. Proszę Państwa, co jeszcze bym powiedział o zegarkach? No one powinny być na pewno dopasowane do budowy anatomicznej, czyli zegarek nie powinien być ogromną cebulą, która jest większa niż powierzchnia naszego tutaj przedramienia, prawda, czy tej szerokości naszego nadgarstka. Wielka cebula, proszę Państwa, z jeszcze jednego powodu się nie nadaje. Jest krzykliwa, a tej krzykliwości w stroju eleganckim chcielibyśmy unikać. Jeśli chodzi o zegarki dla pań, przejdźmy teraz tutaj do drugiej grupy, to one no, mają też w dużym stopniu funkcję biżuterii. Oczywiście męski zegarek to jest też element tej męskiej biżuterii, ale w przypadku pań rzeczywiście często zegarki są wysadzane na przykład kamieniami szlachetnymi, połyskują i czasem można mieć takie wrażenie, że na pierwszy rzut oka, że to bardziej bransoletka niż zegarek. Przy czym, jeśli zastanawiamy się nad doborem zegarka do stroju biznesowego, do takiego stroju do pracy, to tak jak już mówiliśmy, klasyczny, srebrno-czarny, złoto-czarny, ewentualnie w całości wykonany z metalu, ale znowu, tak jak Państwu pokazywałem przed chwilą, ten zegarek, który chociaż na metalowej bransolecie jest wykonany w sposób bardzo delikatny, będzie pasować do takiego stroju. Mniej na pewno będzie znaczyć tutaj więcej. Zastanawiałbym się, proszę Państwa, czy taki zegarek, bez dwóch zdań możemy powiedzieć o takim charakterze biżuteryjnym, czy będzie pasował na przykład w kobiecym stroju do tweedowej marynarki. Być może nie. I wtedy będziemy musieli szukać innego rozwiązania. O czym bym jeszcze powiedział? Panie w zgodzie z klasycznymi zasadami dress code'u nie noszą zegarków do strojów wieczorowych. Wieczorem kobieta korzysta z innych elementów biżuterii niż z zegarka. O tym warto by więc pamiętać. Zastanawiam się, proszę Państwa, nad tym, jak usytuować w tej całej naszej rozmowie zegarki elektroniczne, które dzisiaj cieszą się coraz większą popularnością, iWatche wszelkiego rodzaju. Powiedziałbym tak, o ile do strojów codziennych moglibyśmy te zegarki dopasować, zmieniając odpowiednio paski, czyli wyobrażam sobie, że ktoś, kto chodzi w garniturze pierwszego stopnia do takiego zegarka elektronicznego dopasowuje czarną skórzaną bransoletę na przykład, która nadaje mu właśnie taki nieco bardziej oficjalny charakter, to nie wyobrażam już sobie, proszę Państwa, żeby w takim zegarku prezentować się w smokingu. Również z jednego powodu. Te zegarki poddają nas pewnej kontroli, bo w tych elektronicznych zegarkach mamy, prawda, dostęp do skrzynki mailowej, przychodzą tam SMS-y, powiadomienia, że ktoś do nas dzwonił.
A wieczór, proszę Państwa, to jest taki czas, że nie liczymy czasu. No, to właśnie dlatego panie nie noszą tego zegarka do strojów wieczorowych, bo tutaj się coś innego liczy. Mamy się innym przyjemnościom oddawać, a nie mierzeniu czasu albo sprawdzaniu, jakie maile do nas doszły. Więc w strojach wizytowych tych zegarków elektronicznych, jakoś tak mocno ściągających nas na ziemię, czy mocno ściągających nas do tej rzeczywistości związanej z obowiązkami, z pracą zawodową, unikałbym i postawiłbym na klasykę w przypadku panów. Pamiętam, na jednym ze szkoleń ktoś zadał mi takie pytanie, ile powinien kosztować zegarek i czy to prawda, że trzykrotność pensji. Odpowiedziałbym na to pytanie tak. Zegarek powinien kosztować tyle, że w przypadku, jeśli go zniszczymy albo jeśli nam ktoś go ukradnie, to nie dostaniemy depresji, to nie pogrąży nas, nie popełnimy samobójstwa. A więc trzeba to dopasować rzeczywiście do swojego budżetu, do swoich możliwości, jednocześnie pamiętając o tym, że jest to element biżuterii. W przypadku mężczyzn panowie nie mają zbyt dużego wyboru, więc jeśli mają mało elementów tej biżuterii, to warto wtedy postawić na ich wysoką jakość, że jest to coś, co nam będzie służyć przez lata, jeśli będziemy o to odpowiednio dbali. Ale tak jak mówię, raczej powinniśmy myśleć o tym w kategorii własnych możliwości. To, co ja uwielbiam, proszę Państwa, w zegarkach i muszę się przyznać, że jestem w stanie wydawać ogromne pieniądze na ten element garderoby czy biżuterii właśnie, to ludzki geniusz, który stoi za tym. Proszę Państwa, proszę pomyśleć, proszę Państwa, jak można w czymś tak niewielkim zmieścić mechanizm, który sprawia, że ten zegarek działa przez cały czas, jeśli się go nosi. Prawda? W zegarku automatycznym noszenie zegarka, poruszanie nadgarstkiem sprawia, że mechanizm jest cały czas w ruchu i zegarek działa. Przecież to jest genialne absolutnie. Jeśli się poczyta, proszę Państwa, o tych wielkich markach, o tym, z jakiego powodu powstawały określone modele, albo dlaczego ktoś wpadał na pomysł takiego, a nie innego rozwiązania, to ja mam takie wrażenie, że te duże pieniądze wydawane na zegarki to jest pewien rodzaj hołdu, który się składa ludzkiemu geniuszowi. I dlatego myślę, że warto te pieniądze czasem na ten zegarek rzeczywiście takie duże wydać. Jeśli zegarek ma być tylko i wyłącznie popisem, no to o popisach mamy tutaj na tym kanale jedno zdanie. No i proszę Państwa, podsumujmy może ten odcinek takimi kilkoma uwagami o biżuterii. Tak jak już mówiliśmy, zegarek w przypadku panów to jest element biżuterii. Co jeszcze mamy? Spinki do mankietów, obrączkę albo sygnet, spinkę do krawata, chociaż ta spinka do krawata nie zawsze cieszy się dużą popularnością. Mówi się o tym, że to taki element stroju kelnera, prawda, który przytwierdza ten krawat tutaj do koszuli, żeby w momencie, kiedy kelner podaje danie, żeby ten krawat nie wpadł komuś do talerza. Oprócz tego mamy jeszcze w przypadku panów jakieś dodatki, pióro, papierośnice może dla kogoś, kto pali, zapalniczkę, okulary. Warto by pamiętać, żeby te elementy biżuterii, które mamy, możliwie zestawiać w tych samych kolorach. Czyli jeśli noszę zegarek ze złotą kopertą, to dbam o to, żeby i spinki były w podobnym złotym kolorze. Warto tutaj też dążyć do pewnej harmonii. Jeśli chodzi o biżuterię dla pań, to musimy powiedzieć, że panie mają oczywiście o wiele większy wybór niż panowie, bo oprócz tych zegarków są jeszcze kolczyki, naszyjniki, broszki, bransolety, pierścionki. Przy czym, o czym warto pamiętać, połysk zostawiamy na wieczór, czyli biżuteria, która ma kamienie szlachetne albo kamienie, które chciałyby być tymi kamieniami szlachetnymi, jak chociażby te kolczyki, to jest rozwiązanie zdecydowanie lepsze na wieczór niż do biura w ciągu dnia. Do garnituru czy do stroju pierwszego stopnia takie kolczyki nie będą pasować czy nie będą właściwym rozwiązaniem. Do strojów wieczorowych panie zakładają więcej biżuterii niż do strojów dziennych, to bez wątpienia, chociaż też nie bez przesady. Czasem piękne kolczyki wiszące z kamieniami szlachetnymi sprawiają, że nie ma potrzeby już zakładania jakiegoś naszyjnika albo koli, bo wtedy ten efekt, który niosą te kolczyki, będzie już mniejszy, bo w jakiś tam sposób przytłumiony przez inny dodatek. Więc gdybyśmy chcieli wyeksponować ten jeden element biżuterii, to wtedy niech on sam na tej scenie odgrywa główną rolę. Proszę Państwa,
Na koniec już może, rozmawiając jeszcze o paniach, wspomnijmy o jednej zasadzie dotyczącej noszenia pierścionków. Jeśli kobieta się zaręcza, jeśli przyjmuje zaręczyny, to oczywiście pierścionek zaręczynowy trafia na serdeczny palec prawej dłoni, bo ta prawa dłoń jest taką dłonią kojarzoną z sprawami formalnymi, urzędowymi, prawda, z zawieraniem umów pewnych. Pierścionek zaręczynowy jest pewnym dowodem, pewnym widocznym znakiem zawarcia umowy pomiędzy dwójką ludzi. W momencie, kiedy kobieta bierze ślub, pierścionek zaręczynowy trafia na palec serdeczny, ale lewej dłoni, tej dłoni od serca, kojarzonej z pewnymi emocjami, z uczuciami, może tak byśmy powiedzieli, a na palcu serdecznym prawej dłoni pojawia się obrączka, czyli ten pierścionek, który symbolizuje zawartą umowę małżeńską, prawda? I to tyle w zasadzie, proszę Państwa, o zegarkach i o obrączkach. Znowu powtarza się ta sama zasada, która nam towarzyszy w tych wszystkich odcinkach. Harmonia, dążenie do harmonii, która daje piękno i daje elegancję.